drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki, na boginie, na arystokratki. Kontynuuję temat bajek. To znaczy, każda bajka ma jakieś przesłanie. Po to babcie wam czytały bajki, żebyście zrozumiały, że nie świat jest tak zbudowany, tylko że ma przesłanie. Tak na przykład bajka Piękna i Bestia. Ona jest piękna, a on jest bestia. On jest dobrze zbudowany, no, ale chamidło straszne. Jeździ na tym Harley'u w tej i nazad z kumplami, no, chleje alkohol, tego, pali fajkę, może nie fajka, fajki, no, w ogóle klnie jak szewc, a nie jak Harley'owiec. Trochę uspółcześniłem, ale o to chodzi. On jest chamidło niezwykłe, a ona jest piękna, efemeryczna i delikatna. I ona co robi? Ona co ma? Kochane, ona ma jedną najważniejszą rzecz. Nie zgadniecie. Ona ma odwagę. Ona ma odwagę, jest gotowa, żeby uratować, żeby coś tam uratować, no wszystko jedno, co? Koleżankę, która się podłożyła, tatusia, wszystko jedno, żeby uratować, to ona jest gotowa oddać wszystko, co ma najlepsze, po to, żeby ta bestia zrozumiała, że piękna jest również dobra. Ona jest tak dobra i tak piękna, że bajka się nie kończy w tym momencie. Bajka kontynuuje się aż do momentu, kiedy piękna delikatnie zmienia bestię i bestia przeistacza się w zupełnie innego faceta. Czemu? Bo ta bestia była najsilniejsza, najpiękniejsza, najokrutniejsza i najgorsza, a ta piękna pokazała, że może być jeszcze odważniejsza niż bestia i się nie boi jego zachowania i nie boi się jego przekleństw. I w tym momencie bestia zaczyna się opiekować piękną. Kochane, ja wiem, że to jest bardzo trudne i ja wcale wam nie proponuję, żebyście od razu się rzucały na każdą bestię. Ale jeżeli twój przypadkowo poznany książę z bajki zachowuje się jak cham, to proponuję, żebyś go nie skreślała, tylko wychowała.